kolejnym projektem Denko. Jak wiecie, na moim kanale seria uznawana powszechnie na YouTubie i znana jako projekt Denko u mnie na kanale nazywa się Zużyłam to wszystko. I właśnie dzisiaj pokażę Wam, jakie wszystko zużyłam w ciągu ostatniego jakiegoś tam czasu, nie wiem dokładnie jakiego, ale myślę, że jest to kilka miesięcy. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jakie produkty zużyłam i które z nich polecam, a na których się zawiodłam, to serdecznie Was zapraszam do dalszego oglądania. Pogrupowałam sobie te wszystkie produkty na kategorie, ze względu na to, że jest ich po prostu mnóstwo, a też nie chciałabym tutaj, wiecie, rozgadywać się nie wiadomo ile na ten temat. Więc pogrupowałam sobie to wszystko na szampony i odżywki, czyli produkty do włosów, na żele pod prysznic, na kategoria inne, czyli takie dupsy, które mi się uzbierały z nie wiadomo jakiej kategorii, produkty do oczyszczania twarzy w postaci płynów micelarnych i żeli i tym podobnych różnych masek, produkty do rzęs, tak, podkłady, pudry i bronzery, no i w sumie to by było tyle. Tak, przechodzimy do rzeczy. W pierwszej kolejności zacznę od produktów do włosów i tutaj na pierwszy plan idą szampony, odżywki i inne produkty, na przykład szampon suchy i lakier oraz produkty do pielęgnacji, czyli olejki. Ja tutaj wśród produktów, które zużyłam, widzę szampon z Garniera głównie. Jest to albo Garnier Fructis, albo Garnier Ultra Dew. Nie wiem dokładnie jak to się czyta, ale okej. Okay. Jak widzicie, wiecie o który chodzi. Jak i również szampon z Pantene. Powiem Wam, że obydwa produkty z Garniera ogólnie były dobre, aczkolwiek po jakimś czasie ten żółty produkt zaczął mi obciążać włosy i jakoś po prostu zużyłam go już tak musowo, a w zasadzie bardziej zużył go mój mąż niż ja, więc jakoś tak niezbyt chętna jestem, żeby go kupić ponownie. Natomiast jeżeli chodzi o produkt z Pantene i ten drugi produkt z Garnier Fructis, naprawdę sprawdziły się super. Tak samo odżywka z Pantene, jak i odżywka z Fructis, Garnier Fructis też się sprawdziła super i myślę, że będą to produkty, które kupię następny raz, dlatego że ich ceny są takie dość przyzwoite i również jakość mnie zadowala. Jeżeli chodzi natomiast o produkty do włosów w postaci różnego rodzaju spryskiwaczy, to oczywiście jak zawsze szampon suchy Batiste, wiadomo, to jest po prostu już taki stały punkt programu. To jest po prostu wynalazek wszechczasów, szampony suche, dlatego ja sobie teraz nie wyobrażam w ogóle życia bez nich. No i produkt do utrwalania włosów, gdzieś tam jak się podtapiruje co nieco, to był to lakier Stuffed. I ten lakier jest naprawdę mega mocny, a jest fajny, bo nie spaja włosów, więc również go polecam. No i też produktem, który pominam, jest produkt do włosów z Joanny. Jest to szampon rewitalizujący, który ma na celu właśnie niwelowanie żółtych tonów w kolorach włosów. Więc również się idealnie sprawdzi dla tych z Was, które właśnie męczą się, borykają z takimi rudościami, żółtościami, a chcą mieć włosy po prostu popielate. Więc mi osobiście ten szampon pomógł i mam nadzieję, że również Wam posłuży. Można go kupić na Allegro i starcza on nam mega długo, więc naprawdę go polecam. A produkty takie oleiste do włosów to właśnie olejek, jest to olejek arganowy i olejek marakujowy. Obydwa te produkty sprawdzają mi się super, bardzo fajnie wygładzają włosy, ja używam olejków namiętnie. I naprawdę, naprawdę mega je polecam. Akurat te, które ja kupuję, są w Lidlu. Więc jeżeli macie Lidla gdzieś koło siebie, to serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście właśnie sprawdziły sobie. Być może akurat te olejki również Wam przypadną do gustu i będziecie równie zadowolone jak i ja. Następny produkt to grupa produktów w zasadzie. To produkty do twarzy. I tutaj możecie zauważyć, że prym wiodą głównie podkłady. Ja oczywiście tych podkładów nie zużywam tylko na sobie, więc wiadomo, że dlatego troszeczkę więcej tego idzie. Natomiast oczywiście kultowy mój produkt z L'Oreal Infallible. To jest po prostu produkt, który ja będę kochać chyba do końca swoich dni. Produkt z Liren City Matte również super, jeżeli macie problem z tym, że nie lubicie, kiedy Wam się twarz w jakiś sposób świeci, to ten produkt jest naprawdę świetny. Jest mega trwały moim zdaniem, on trochę zastyga na twarzy, więc się również nie przemieszcza. No i produkt z Deli Matte Forever, również matujący, aczkolwiek no nie jest już takim trwałym produktem i zastygającym jak Liren City Matte. Kolejno baza pod podkład z Rimmel Lasting Finish, ja już mam teraz drugie opakowanie, co świadczy o tym, że mega mi się ona podoba. Fajnie rozświetla twarz, fajnie niweluje delikatnie widoczne pory i fajnie też utrzymuje makijaż, jeżeli mówimy tutaj o takiej trwałości na dzień. No i podkłady
produkty do, nie pomysłowe, tylko produkty do utrwalania makijażu, to są dwa butry fiksujące, jeden z Libo, drugi z My Secret bodajże, które równie polecam, ponieważ one mi się sprawdziły świetnie, one po prostu dokładnie spełniają swoją rolę, utrwalają makijaż, a jeszcze jak są później przypsikane jakimś utrwalaczem, to po prostu już jest idealnie. Ich cena również jest mega tania, w drogeriach zwykłych macie pod ręką, także super. No i dwa produkty brązujące, jest to bronzer z Catrice i bronzer z Makeup Revolution. One są w fajnych takich chłodnych odcieniach, ten z Makeup Revolution troszeczkę cieplejszy, ale i tak fajnie się obydwa nadają zarówno do konturowania twarzy, jak i do delikatnego opalania. Więc jeżeli szukacie tanich również produktów w tych celach zrących, to również Was zachęcam do zakupienia akurat tych, które ja miałam, bo jestem z tych wszystkich produktów mega zadowolona. Kolejna grupa produktów to produkty do oczyszczania twarzy. Do oczyszczania twarzy i tutaj akurat, jak widzicie, jest żel do mycia twarzy z Nivea, jest również maska taka, powiedzmy sobie, peelingowa z Sylveco, która była w Shiny Boxie. Fajnie mi się te dwa produkty sprawdzały, naprawdę świetnie. Oprócz tego również mam tutaj pudełeczko z kremu mikrozłuszczającego z ziaj, którego mi jeszcze została resztka. Jak i produkt do smarowania twarzy, czyli jest to również ziaja, chodzi o mleko, krem numer 1, teraz sucha, ze skłonnością do zmarszczek. Więc jeżeli akurat również poszukujecie podobnych produktów, krem mikrozłuszczający to jest absolutny hit, bo on po prostu pozwolił mi się pozbyć naprawdę wszystkiego, co miałam na twarzy. Teraz mam tylko takie sporadyczne icki, które wyskakują, bo po prostu muszą. A cała reszta tych produktów mi się sprawdziła świetnie. Uważam, że mają również tanie ceny te produkty, więc jeżeli również szukacie tanich, a dobrych, to właśnie zachęcam do poszukania sobie tych akurat, które ja Wam pokazuję. Następna grupa produktów to produkty około rzęsiste. I tutaj jest odżywka do rzęs For Long Lashes, która po 3 miesiącach u mnie zaczęła być. Produktem tym jest odżywka For Long Lashes, która u mnie osobiście po 3 miesiącach zaczęła dawać takie widoczne skutki działania, więc jeżeli również poszukujecie produktu taki, który Wam wystymuluje troszeczkę porost rzęs, to uważam, że akurat ta odżywka całkiem będzie spoko, bo myślę, że jak u mnie cokolwiek to dało, to myślę, że już u każdego to coś da. Następnie klej do rzęs z Duo, który jest dostępny w Inglocie, który zastyga na bezbarwne, również jest to po prostu hit sezonu jak dla mnie. Można naprawdę bardzo szybko i niezbyt starannie założyć sobie pasek rzęs i ten klej tak wysycha, że nie widać tego, co Wam ewentualnie nie wyszło. Jeżeli Wam się gdzieś zahaczy, więc jest naprawdę ta opcja super. No i dwa tusze do rzęs. Jeden produkt to jest Miss Sporty, drugi jest z Golden Rose. I obydwa mają silikonową szczoteczkę, fajnie się sprawdzają, także również polecam. I kolejna grupa produktów to są produkty do oczyszczania twarzy w postaci płynów micelarnych i innych tego typu podobnych. Nie, wszystkie to są płyny micelarne. Jeden to jest płyn z Sorai Clinic Clean do oczu wrażliwych i do cery wrażliwej. Bez żadnych parabenów, także jest fajny, bo właśnie szczególnie dla tych osób, które mają jakieś problemy z oczami, które mają jakąś taką delikatną skórę również, sprawdza się on super. Kolejny produkt to jest płyn nawilżający z biedry i płyn micelarny do tonizacji twarzy i oczu, również kolejny z biedry. One w międzyczasie zmieniły design, więc troszeczkę też opis, jeżeli chodzi o przeznaczenie, ale obydwa są przeznaczone do... Nie. Ten jest do wodoodpornego makijażu, a ten nie ma informacji o wodoodpornym, ale wszystkie te trzy produkty serdecznie polecam. No i ostatnia grupa produktów to są żele pod prysznic. Ja tych żeli, ja i mój mąż używamy naprawdę dużo, bo sobie w ogóle ich nie żałujemy, więc dlatego uzbierało się ich dość sporo, jak możecie widzieć. Są tam produkty z DAF, żel do robienia piany, wiecie, taki do wanny z Luxie, o przepięknym zapachu muffinkowym, takim jagodowym, no po prostu absolutny fenomen. Również są tam produkty z Balea, z niemieckiego sklepu DM i wiele, wiele innych produktów, które teraz możecie widzieć, które każdy z nich, każdy z osobna sprawdza mi się świetnie, wracam do nich regularnie. Najbardziej uwielbiam produkty z DAF, bo one po prostu mi tak fajnie otulają skórę, ale szczególnie zawsze mi zależy na fajnej pianie i na fajnym zapachu, więc serdecznie również polecam te produkty, które ja akurat tutaj mam, które możecie teraz widzieć, bo jest ich dość sporo. No i ostatnia grupa produktów to są taka kategoria inne, bo nie wiedziałam, za czego je zakwalifikować.
znajduje się tam opakowanie po Duraline Singlota, znajduje się również opakowanie po takim płynie do płukania jamy ustnej z Liren, z Listerine. Naprawdę mega, 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 jeżeli chodzi o odświeżenie w jamie ustnej, jak i pozbycie się jakichś tam resztek osadu na zębach, to po prostu jesteśmy z moim mężem z tego zachwyceni, więc naprawdę polecam. Ja zawsze kupuję te płyny z Listerine w Lidlu, dlatego że tam są zawsze w stałej cenie po 14,99, więc jest to cena taka całkiem spoko, bo też starcza dość długo, 500 ml. No i kolejne dwa produkty, jest to szminka, którą zakupiłam w H&M-ie, która z jednej strony jest właśnie taką pomadką, a z drugiej strony błyszczykiem. Ma bardzo fajny taki cukierkowy, różowy kolor i bardzo fajnie pachnie takim jakimś budyniem czy czymś takim, naprawdę świetna. No i top coat z Eveline, taki Extreme Gel Effect, i on fajnie właśnie daje efekt nabłyszczenia, jeżeli na przykład macie matowy lakier, a chcecie troszeczkę jednak mu dodać takiego animuszu, to ten właśnie top coat z Eveline sprawdzi się świetnie. No i to by było na tyle moich wszystkich denek, które zużyłam po prostu w ostatnim czasie, które nawet ciężko mi zakwalifikować, w jakim to było czasie. Jak widzicie, większość tych produktów mnie totalnie zachwyca i są to produkty, do których regularnie będę wracała, więc no tutaj akurat nie mam niczego, co bym jakoś Wam definitywnie nie poleciła. Także tutaj akurat jest pozytywne denko. Jeżeli jakieś produkty są również Waszymi takimi regularnie używanymi, to koniecznie dajcie mi znać, jakie produkty Wy właśnie zużywacie. Być może są to inne produkty niż moje, a raczej na pewno są inne niż moje. Koniecznie dajcie mi również znać, jakie produkty są produktami, które mi byście polecili, żebym ja spróbowała. Być może któreś mi przypadną do gustu i również staną się takimi moimi, że tak powiem, stałymi punktami programu. Dziś już Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku i pamiętajcie o tym, że już wkrótce na moim kanale pojawi się konkurs z rozdaniem z okazji 1000 subskrypcji, które mam nadzieję, że wkrótce nadejdą, więc jeżeli chcecie wziąć udział w tym konkursie, to koniecznie subskrybujcie mój kanał, polecajcie znajomym, dlatego że właśnie takie będą warunki tego konkursu i tego rozdania. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Pa!